Córeczka Hadżary ma zaledwie miesiąc. Dziewczynce groziła śmierć głodowa. Od urodzenia nie chciała ssać piersi. Doszło do tego, że straciłam pokarm. Nie miałam dla niej innego mleka. Cały czas płakała. To nie jedyny taki przypadek. Do tego szpitala w stolicy Nigru codziennie przyjmowane są niedożywione niemowlęta. Szacuje się, że w tym roku w całym kraju, zaliczanym do najsłabiej rozwiniętych na świecie, problem głodu dotknie milion dzieci. Specjaliści twierdzą, że powodem takiej sytuacji są braki żywności, ale także złe warunki higieniczne i niewiedza, zwłaszcza o tym, jak opiekować się najmłodszymi dziećmi. Matki nie wiedzą, kiedy można dziecko odstawić od piersi. Panuje u nas na przykład taki zwyczaj, że gdy kobieta ponownie zajdzie w ciążę, a jeszcze karmi, przychodzi babka i zabiera jej niemowlaka. I to jest problem. Podstawową przyczyną niedożywienia jest ignorancja. Jednocześnie przyrost naturalny w Nigrze jest bardzo wysoki. W ciągu najbliższych 18 lat liczba ludności, która dziś wynosi 17 milionów, zapewne się podwoi. Co oznacza, że organizacje zajmujące się zwalczaniem głodu i niedożywienia czeka o wiele trudniejsze zadanie. Jeżeli ograniczymy się tylko do pomocy medycznej, w pewnym momencie przestaniemy panować nad sytuacją. Dlatego już od pewnego czasu, oprócz leczenia, prowadzimy na coraz szerszą skalę działania profilaktyczne. Działacze wierzą, że dzięki edukacji społeczeństwa ludność porzuci niebezpieczne dla zdrowia nawyki. Jednak w Nigrze bomba demograficzna już tyka. Pracownicy medyczni i społeczni, pozbawieni wsparcia władz państwowych, które koncentrują się na walce z terrorystycznym ugrupowaniem Boko Haram, prowadzą wyścig z czasem, aby ratować najsłabszych.